Projekt, który przez wielu był skazywany na porażkę, wkroczył w decydującą fazę. Mowa o działaniach pod hasłem Laptop dla każdego ucznia. Pełna nazwa tego projektu to Internet w domu, Internet w szkole, szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Krosno-Odrzańskie. W sumie całość zadania obejmuje 325 laptopów z oprogramowaniem dla uczniów w szkołach, 35 zestawów komputerowych dla jednostek gminnych i wreszcie 120 zestawów komputerowych dla mieszkańców gminy Krosno-Odrzańskie. Do tego dochodzą urządzenia, dzięki którym będzie możliwe połączenie z internetem. Chcemy, żeby gmina Krosno-Odrzańskie była gminą nowoczesną, żebyśmy nie musieli się obawiać tego, że jesteśmy z małego ośrodka, że Krosno jest gdzieś położone na zachodzie Polski i wszyscy o nim zapomnieli. Mam nadzieję, że Państwo będziecie zadowoleni z tego, że w ramach tego projektu również część z Państwa jeszcze ma dzieci w wieku szkolnym. Zrealizujemy to, co zapowiadaliśmy, czyli że nasze dzieci będą miały laptopy, że będzie to faktycznie gmina, w którym laptop każdy uczeń będzie miał dla siebie. Na początku czerwca rozpoczęły się szkolenia, na których mieszkańcy uczą się korzystania z komputerów. Dla wielu osób używanie komputera stało się codziennością, jednak wystarczy przypomnieć sobie początki, by zrozumieć tych, którzy zasiedli przed monitorami po raz pierwszy. Ciekawość, chęć poznawania nowego, a nawet wzruszenie towarzyszy wszystkim, którzy zasiadają przy swoich komputerach, by zapoznać się z programami. Na tak zwany software składa się nie tylko system operacyjny, ale także pakiet biurowy oraz program antywirusowy, a więc wszystko, co do użytkowania komputerów jest niezbędne. Zestaw komputerowy to jednostka komputera stacjonarnego, tak zwana stacja robocza, monitor, myszka, klawiatura komputerowa i listwa filtrująco-zasilająca. Istotą projektu jest to, że rodziny, których normalnie nie stać byłoby na kupienie sobie komputera i podłączenia go do internetu, dostaną to wszystko za darmo na okres 5 lat.